on ośmiesza polską dyplomację, którą zresztą rozwala każdego dnia coraz bardziej i coraz bardziej. Ale ośmiesza także kraj, ośmiesza Polaków. Nasi rodacy często muszą się za granicą wstydzić, kiedy w gazetach swojego kraju pobytu czytają te niezwykle istotne doniesienia, jak utworzenie nowego państwa San Escobar, czy właśnie lobbowanie w sprawie Jacka Sariusz-Wolskiego.